Zaproszenie do stołu. Wystawa już jest bardzo pełnoletnia, bo w tym roku 21 raz robimy wystawę. Proszę Państwa, te wystawy mają swoją tradycję. Kiedyś robiliśmy bardzo dużo tych stołów na różne okazje. Później robiliśmy jednorodnie na różne święta. Ostatnio robiliśmy także wystawę jesienną, czyli przenosiliśmy jesień do naszego Domu Kultury. W tym roku jest to wystawa przygotowana na święta Bożego Narodzenia. Dekoracje stołów, które Państwo będziecie mieli okazję obejrzeć, oczywiście po koncercie, zawierają różne elementy. Przeniesione jest tutaj drewno, jest wstążka, jest porcelana. Takim nieodzownym elementem naszych wystaw są świece, które dają blask, ciepło, które rozświetlają nasze domy. Panie starają się, żeby te wystawy były co roku inne. Są święta, ale ja przyznam szczerze, że oglądam 21 raz i one są zawsze inne. Przyjrzycie się Państwo, bo część z Państwa również tutaj gości niejednokrotnie i ma okazję zaobserwować. Święta zawsze w bieli, święta zawsze przy biało nakrytym obrusie, ale dekoracje są różne, są użyte do dekoracji kolory,
są elementy drewna i wiele innych rzeczy, które Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć. Owoce suszone, owoce żywe, nawet pierniki. Także jest to taki akcent, który Państwo możecie przenieść do swoich domów, chociaż niekoniecznie, pewne elementy, jest taka, takie zainspirowanie. Do świąt jeszcze co prawda daleko, ale znamy życie. Wiemy, że jak zaczyna się okres przedświąteczny, to wszyscy gonimy, nikt nie ma na to czasu, żeby sobie wyjść, obejrzeć czy spotkać się z koleżanką na kawie. Naszym celem jest również wyciągnąć Państwa z domów, wyciągnąć Państwa na spotkanie tutaj, na rozmowy, na obejrzenie, na wypicie lampki szampana. Dzisiaj, proszę Państwa, zanim obejrzymy tą wystawę, którą przygotowały nam nasze plastyczki nieodzownie od 21 lat, pani Maria Gawron i pani Edwilka Gomuła. Chciałabym, żebyście Państwo nagrodzili gromkimi brawami. A ja oczywiście bardzo skromnie podziękuję dziewczynom, różyczkom, tak jak przystało na kulturę, zawsze skromnie odjeżdżało tak. Bardzo dziękuję Wam, Panie, za przygotowanie tej wystawy. Natrudziłyście się. Państwo wiecie, jak to jest w domu zrobić sobie jeden stół, przygotować na jakąkolwiek okazję, gospodynie szczególnie, Panie, które ubierają stoły na swoje imprezy. Ile to pracy, jak ręce się częstą na ostatni moment, nigdy nie ma czasu, a Panie tutaj miały rzeczywiście co robić, bo szykowały tą wystawę w trakcie normalnego funkcjonowania Ośrodka Kultury. Ludzie przychodzą, patrzą, pytają, także trochę im to zajęło czasu, ale myślę, że warto było popracować i efekt jest dzisiaj właśnie taki, jaki za moment Państwo obejrzycie. Ale zanim ruszymy obejrzeć wystawę, chciałabym, żebyście Państwo wysłuchali koncertu naszego zespołu, tutaj z Nowego Tomyśla. Zespół Niespodzianka działa od 10 lat w Ośrodku Kultury. Oczywiście, tak jak wszystko się przeobraża, tak, zmieniał się również zespół. Zmieniały się panie, zmieniał się repertuar, ale zawsze pod dyrekcją pani Aleksandry Walczak pięknie śpiewają i myślę, że zaprezentują się tutaj przed Państwem. Pozwolę sobie przedstawić panie, żebyście państwo wiedzieli, kto dla państwa śpiewa. Pani Maria, pani Joanna, pani Agata, również pani Agata, dwie młode Agaty, pani Eryka, pani Aldona, pani Zofia, Ewelina, pani Monika, pani Lidia i pani Aleksandra Walczak. Panie na co dzień zupełnie gdzie indziej pracują. Panie tutaj bawią się, śpiewają, spędzają miło czas, a dzisiaj zaśpiewają dla Państwa. Serdecznie zapraszam. Zwoła śpiewem ptaków szumem drzew i wołają nas już pola i jeziora. Chcesz porośnie nasz wesoły ponoć śpiew. Ludzie mają swoje prace, ludzie lubią się bogacić. Pełne brzuchy mają, co mieć pełny trząs. A ja gonię swe marzenia. Szczęścia szukam, gdzie kaczejce i gdzie wrząs. Szukam, gdzie kaczeńce i gdzie wrzos. Tym, co iść nie lubią, mówię do widzenia. Za dni kilka może znów powrócę tu. Idę w świat, by tam dogonić swe marzenia, aby spełnić kilka moich złotych snów. Więc dziewczyną swą pod rękę i z gitarą i z piosenką, precz mi troski, precz przykrości, słońce się. Tam dogonić
kotle zawziąć i iść przed siebie wprost. Szukać wiatru i po szumu szukać lasu, jak najdalej zadymionych wielkich miast. Zrozum, bracie, to tak trzeba, trawa łóżkiem, nagę drzewa, z wiatrem biegać i z ptakami śpiewać w głos. Trzeba gonić, trzeba gonić swe marzenia i nie czekać, ile los przyniesie los. Trzeba gonić, trzeba gonić swe marzenia i nie czekać, ile trosk przyniesie los.
nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał i wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził, ktoś to pokochał mnie. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Szukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Thank you.
Ciszy.
tego zaśpiewamy polenka z torawki. Grudniowe noce, zimowe noce, Dzieciątko Boże, z zimna wygoce, idzie przez pola pokryte szronem, wiatr mu wyzwania wioski znajome. Zewsząd dzwoni kolęda święta, lecz o nim nikt nie pamięta. Koniecznie do Ośrodka Kultury, zupełnie coś innego usłyszeliśmy dzisiaj. Prawda? Prawda. A ja, korzystając z tej okazji, że Państwa tutaj tak dużo u nas dzisiaj jest, 5 również można pośpiewać u nas kolędy. 5 grudnia jest śpiewnik domowy, na którym będzie można pośpiewać również kolędy, a 23 to jest niedziela, przed Bożym Narodzeniem, przed Wigilią, odbędzie się w naszej muszli koncertowej pastorałka nowotomyska. Także my już tak cały miesiąc będziemy świątecznie. Życzę Państwu również dzisiaj z tego miejsca wszystkiego najlepszego na te święta i na ten nowy rok. Dziękuję bardzo. Of the white Christmas.
Christmas. With every Christmas card I write.